lecimy. Siema! Siemano, z tej strony Paweł, kolejny odcinek z 7 Game League'ów. Ciekawostek. Jak widziałem, to odcinek z Half-Life'a za bardzo wam się nie spodobał. No ale cóż, może jej nie wbiliście tych 20 lajków, ale olać. Mam nadzieję, że ten odcinek się lepiej przyjmie. Więc dobijcie znowu 20 lajków, a nagrywam kolejne ciekawostki. Jeden użytkownik dał komentarz z propozycją nagrania kolejnych ciekawostek. Właśnie teraz macie ten komentarz na ekranie. Więc dzisiaj ciekawostki z gry Dead Island. Zapraszam! Pierwszą ciekawostką jest plakat z nieistniejącej gry Chrome 2. Po wydaniu w 2003 roku pierwszej części tego FPS-a, będącego jednocześnie pokazem możliwości autorskiego engine'u Techlandu, deweloperzy ochoczo zabrali się za pracę nad dwójką. Projekt jednak wstrzymano. Kto wie, może to właśnie jego kosztem powstał Dead Island. Informacje o wstrzymaniu prac nad Chromą dwójką padły w kwietniu 2010 roku, a Dead Island pojawiło się na półkach sklepowych po niecałym półtora roku od tego ogłoszenia. Podobał wam się film Bękarty Wojny? A może nie oglądaliście? Było mi w miarę, ale chłopakom z Techlandu zdecydowanie tak. O czym świadczy nazwisko jednego z NPC-tów w Dead Island, Antonio Margarete. W scenie w teatrze w Bękart Wojny sierżant Doni Donowitz, grany przez Eli Rota, przyjmuje ksywkę Antonio Margarete, która jest tak naprawdę nazwiskiem włoskiego podziwianego przez Rota i Tarantino reżysera. Co robią polskie i niemieckie flagi na Banoi? Ano, powiewają. W końcu Dead Island to polska gra z niemieckim wydawcą. Widać to nie tylko po okładce i logosach, ale też zawartości gry. Kim jest ten pan na plakacie? Oczywiście producentem gry. W jednym z pomieszczeń znaleźć można plakat z twarzą Adriana Ciszewskiego. Nie ma to jak ufundować sobie wirtualny pomnik, nie? Polska flaga wraca. Tym razem zatknięta na szczycie góry. Mała rzecz, a cieszy. Nie wiadomo, kto ją tam umieścił i po co. Możemy się tylko domyślać, że była to polska turystyka, którą można spotkać w kościele w trakcie modlitwy. Natknęliście się na nią w czasie gry? Podobno motyw można spotkać też na początku przygody, w pierwszym odwiedzinnym domku na plaży. Kolejną ciekawostką, jaką dla was przygotowałem, jest gazeta Fakt. O tym się mówi. Znajduje się ona w jednym z budynków na molo. Właśnie teraz macie tą lokację na mapie. Sami sprawdźcie, czy naprawdę ona tam się znajduje. A teraz ostatnia ciekawostka. Wiedziałeś może, że w fabule gry można spotkać dwie osoby mówiące po polsku? Dlaczego wymieniam tylko dwie? Bo ja tyle spotkałem i nie mam pojęcia o żadnych innych. Jedna osoba odmawia modlitwy. A druga chce pomóc jakiejś kobiecie, którą potrzebuje lekarstwo. No i to już koniec ciekawostek, jest jeszcze kilka ciekawych easter eggów, ale niestety ja wam ich nie przedstawię, bo mogłem wybrać tylko 7. Chyba że chcielibyście, żebym zrobił dołączony odcinek z innych ciekawostek z gry Dead Island, to napiszcie je w komentarzach. Tak jak mówiłem na początku filmu, wbijcie 20 lajków, a będę nagrywał lub wrzucę kolejne ciekawostki. Chyba że dobijanie nie będzie trwało za długo, to wrzucę odcinek normalny. W komentarzach podawajcie propozycje nagrania kolejnych ciekawostek. A może to twój komentarz pojawi się w kolejnym odcinku na początku. Więc z mojej strony to było na tyle. Do następnego odcinka. Na razie i BOOM!